Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Korzystamy z czasu, jaki jest nam dany jeszcze przed sumą. I przeczytam rozważanie związane z przygotowaniem obchodów jubileuszu setnej rocznicy ukoronowania obrazu Matki Bożej w Zawadzie. Z tego nagrania będziemy mogli skorzystać na stronie parafialnej. Temat dzisiejszy: kradzież koron i rekoronacja zawadzkiego obrazu. Najpierw zwróćmy nasze serca do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Tabernakum. Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie, zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze daję serce swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Utwierdzaj nas w wierze, abyśmy nigdy nie odłączyli się od Ciebie. Umacnij nas swoją boską mocą w walce z grzechami, zwłaszcza ciężkimi, przez które tracimy łaskę uświęcającą. Niech w tych duchowych zmaganiach wspomaga nas Twoja Matka, której orędownictwa przyzywamy w litanii loretańskiej. A teraz przejdźmy do rozważania. Już 3 lata po koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Zawadzkiej miało miejsce jego znieważenie. Tym haniebnym czynem była kradzież złotych koron zdobiących skronie Dzieciątka Jezus i Jego Matki. Ich brak na obrazie zauważono w niedzielę 7 października 1923 roku. Początkowo wierni, którzy zgromadzili się na porannej mszy świętej, byli przekonani, że korony te zostały zdjęte świadomie, aby przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Dopiero proboszcz, ksiądz Władysław Kopernicki, który sprawował niedzielną prymarię, widząc, co się stało, uświadomił wiernych, że w kościele dokonano świętokradztwa. Kiedy do świadomości zgromadzonych dotarło to, co tak naprawdę się wydarzyło, wszyscy z przejęciem padli na kolana w geście przebłagania za ten haniebny czyn. Po zakończonej liturgii ksiądz proboszcz natychmiast zawiadomił policję o dokonanej kradzieży, ponieważ była to dość wyjątkowa sprawa. Pieczę nad nią przejął komisariat w Krakowie. Śledczy, którzy zostali posłani do zawadzkiego kościoła po oględzinach świątyni, nie stwierdzili jednak jakiegokolwiek naruszenia, czyli zamków ani okien. Okazało się, że korony musiał ukraść ktoś, kto wszedł do kościoła rano w czasie nabożeństwa i w nim się ukrył. Po zamknięciu świątyni złodziej, wykorzystując stojącą za głównym ołtarzem drabinę, wspiął się i odkręcił korony z cudownego wizerunku. Oględziny obrazu, prezbiterium i później odnalezionych koron wykazały, że złodziej robił to niezbyt ostrożnie, gdyż skradziony drogocenny przedmiot prawdopodobnie wypadł z rąk już w kościele i tam uległ uszkodzeniu, czego wyrazem były leżące u stóp ołtarza kosztowne kamienie, które na skutek upadku odpadły z korony Matki Bożej. Oprócz koron złodziej skradł również jeden z kielichów
wraz z patentem. Według ustaleń świętokradczy czyn miał się dokonać prawdopodobnie 5 października 1923 roku. Z powodu braku danych nie ustalono jednak, w jaki sposób złodziej wyniósł swoje łupy z kościoła. W celu przebłagania za popełnione świętokradztwo oraz w intencji odnalezienia koron ksiądz Władysław Kopernicki zainicjował nowennę do Matki Bożej, którą rozpoczęto jeszcze tego samego dnia. Już w 7 dniu nowenny, to jest 13 października, do Zawady dotarła wiadomość, że korony zostały odnalezione. Znalazła je 15-letnia Józefa Wątorczyk, wypasająca bydło obok torów kolejowych w miejscowości Grabiny. Dostrzegła ona w zaroślach połyskujące przedmioty, wystające z pudełka niedbale owiniętego papieru. W swoim odkryciu powiadomiła natychmiast gospodarza, u którego pracowała, był to Jan Krzemień z Grabin. Rolnik, zapoznawszy się ze znaleziskiem, przekazał je naczelnikowi stacji kolejowej w Dębicy. Ten zaś poinformował o tym zawadzkiego proboszcza, który następnie przyniósł korony z Dębicy do Zawady. W sprawie odnalezienia koron została poinformowana także policja, która nigdy nie wykryła sprawcy tego świętokradczego czynu. Fakt kradzieży, a potem odnalezienia koron wzmógł jeszcze bardziej kult Matki Bożej Zawadzkiej. Do Zawady przybywali coraz liczniej wierni, organizowane były pielgrzymki. O sprawie kradzieży i odnalezienia koron poinformowano także ordynariusza Tarnowskiego, który wyraził życzenie, aby już w 1924 roku ponownie koronować Matkę Bożą z Zawady. Rekonstrukcję koron powierzono ponownie firmie Piotra Sejpa z Krakowa. Datę zaś rekoronacji obrazu wyznaczono dokładnie na dzień 20 lipca 1924 roku, kiedy w Zawadzie zwyczajowo obchodzony jest odpust z okazji wspomnienia Matki Bożej Szkaplerznej. Uroczystości powtórnej koronacji cudownego obrazu rozpoczęły się już wieczorem w sobotę 19 lipca, kiedy to do zawadzkiej parafii przybył biskup Tarnowski Leon Wałęga. W niedzielę 20 lipca po pierwszej mszy świętej kapłani uroczystej procesji wynieśli cudowny obraz przed kościół i umieścili go na ołtarzu polowym, gdzie miała miejsce uroczysta suma pontyfikalna sprawowana przez biskupa Wałęgę. Po zakończonej mszy świętej biskup ordynariusz dokonał ponownego nałożenia koron na skronie Dzieciątka Jezus i jego matki. Następnie przemówił do zgromadzonych wiernych, wyrażając wdzięczność za możliwość ponownego ukoronowania zawadzkiego obrazu, który po zakończonych uroczystościach procesyjnie został wniesiony do kościoła i umieszczony na stałym miejscu, czyli w głównym ołtarzu. Świętokradztwo, które wstrząsnęło wiernymi czcicielami Matki Bożej, ożywiło także jej kult w Zawadzie. W czasach nam współczesnych również nie brakuje tych, którzy dopuszczają się różnych form znieważania Matki Najświętszej. Z chrześcijańską troską trzeba polecać ich Bożej Matce, aby i oni z łaską Bożą dostrzegli w Maryi swoją kochającą Matkę. Amen. Na jutro na 18 temat zawadzki. Obraz na wzór Matki Bożej Śnieżnej z Rzymu. Ale to już na jutrzejszy dzień.
A teraz pomodlimy się za duszami zmarłych wedle wypominek. Miłosierdziu Bożemu, polecajmy dusze zmarłych, świętej pamięci Bronisławy Lipa, Sofii Baś, Marii i Romana Więków, Cecylii i Franciszka Winiarzów i syna Stanisława, Marii i Antoniego Mazurów, Stanisława Sojki i jego rodziców Agnieszki i Feliksa Mazurów i zmarłych z rodziny Bartaszów, Władysława Kubika i ojca Władysława oraz jego żony Antoniny, Kazimierza i Anny Mazurów, Władysława i Wiktorii Szostaków, Tadeusza Szostaka, Józefa Szostaka, Stanisława Lipy, Bronisławy i Józefa Jaszczy, Andrzeja Jaszcza, Henryka Kołodzieja, Jana i Julii Pytlów, Danuty Jurek, Stanisława i Marii Kołodziejów, Leszka Kołodzieja, Grażyny Rutkowskiej, Marii Szabowej, Krystyny i Tadeusza Jędrzejczyków, Marii i Józefa Szewców, Marii i Jana Bonarów, Anny i Jana Więchów, Julii i Michała Cyranów, Stanisława Cyrana, Sofii Podraza, Antoniny i Tadeusza Jaszczów, zmarłych z rodziny Jaszczów i Gawrysiów, Jana Dziewciarza, Stanisława Kopacza i jego syna Julii i Józefa Kopaczów z dziećmi, Marii i Władysława Lipów z dziećmi, Stanisława Piecucha, żony Julii i ich synów Kazimierza, Zbigniewa, Tadeusza, zmarłych z rodziny Szewców i Cholewów, Marii i Jana Bonarów, Antoniny i Józefa Bonarów, Anny i Jana Więchów, Anieli Partacz, Stanisława Partacza, syna Jana i żony Anieli, Milenki Gawryś, Józefa Gawrysia, Marii Piotra Gawrysia, Marii Łanucha, Józefy i Józefa Cieśli, Bronisławy i Jana Szczudów, Józefy i Jana Cisów, Jana Podlaska, Stanisławy Ciecieręga, Józefa Szczudło, księdza Józefa Rogurza, księdza Stanisława Muchy, księdza Stanisława Kurczaba, Władysława Kubika, Dawidka, Kani, Stanisława Jarosławy Deszczów, zmarłych z rodziny Deszczów, Mycków, Śliwów i Królów, zmarłych z rodziny Szarałców, Marii i Stanisława Skrzypków, Janiny i Jana Szczepanków, zmarłych z rodziny Szczepanków, Skowronów i Skrzypków, Tadeusza Wilimiewicza, Andrzeja Chryk, księdza Stanisława Muchy, Katarzyny i Stanisława Jurkowskich, Stanisławy i Jana Jurkowskich, Stanisławy Jurkowskiej z domu Stręg, Kazimierza Łączaka, Tadeusza Łączaka, Janiny Piecuch, Magdaleny Piecuch, Jana Piecucha, Stanisława Piecucha, Jana Podlaska, żony Marii, syna Antoniego i córki Zofii, syna Józefa i żony Krystyny, Michała i żony Katarzyny, córki Marii i Zofii Podlasek, Jana Kukułki i żony Marii, Katarzyny i męża Władysława Szczępów, Mieczysława Humaja i jego rodziców, Marii Łanuchy, Jana i Stefanii Szostaków, Antoniego i Katarzyny Szewców, Krystyny Żak, Stanisława Gąsiorka, Bronisławy i Józefa Gąsiorków, Józefa i Stefanii Strączów, Józefa Marii i Anny Lisowskiej, Stanisława Sojki, Antoniego Gajtka, Julii i Stanisława Słonów oraz ich rodziców, Anieli i Józefa Mierzów oraz ich rodziców, zmarłych poleconych naszym modlitwom w wypominkach. Odmawiamy dziesiątego różańca, rozważając tajemnicę niebo wstąpienia Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionym owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, powiększyła się na jednej mszy świętej do 53 osób.
Dlatego wykorzystujmy te miejsca, tak proporcjonalnie zagospodarowując miejsce w ławkach. Gdyby było więcej ktoś na polu, tam był do Komunii Świętej, to powiedzieć, to przy Komunii Świętej wyjdę. Tutaj z przodu jeszcze są ławki wolne. I tam udzielę na polu Komunii Świętej, jakby była większa ilość osób do Komunii. To taka informacja organizacyjna. Jeszcze zapalę świecę i mszę.